Łomżyńskie uroczystości Światowego Dnia Sybiraka rozpoczęły się od złożenia kwiatów przed odsłoniętą rok temu tablicą pamiątkową pamięci zesłanych przez sowieckiego okupanta w latach 1940-1941 na nieludzką ziemię, gdzie czekało ich cierpienie, a wielu śmierć. Tablica umieszczona jest na ścianie miejskiej hali targowej w Łomży, w miejscu skąd kilkadziesiąt lat temu wywożeni byli mieszkańcy ziemi łomżyńskiej w głąb Rosji bez nadziei na powrót. 17 września jest dla nas wszystkich Sybiraków dniem pamięci o tych, którzy byli wywiezieni właśnie z tego dworca, przy którym znajduje się tablica. Chcemy uczcić pamięć wywiezionych, pamięć tych, którzy zostali na nieludzkiej ziemi. No i ta niewielka grupa osób, które jeszcze żyją, to jest najmłodsza grupa wywiezionych na wschód. W czasie wywózki byliśmy dziećmi, bo nasi rodzice nie żyją, nie żyją dziadkowie, starsze rodzeństwo. Myśmy wrócili dzięki ofiarności naszych matek i czujemy się w obowiązku kontynuować tę pamięć, przekazywać ją młodemu pokoleniu. Uroczystości upamiętniające zsyłkę na nieludzką ziemię to nie tylko oficjalne uroczystości. W wielu rodzinach kultywuje się pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach. Zsyłka. Rzeczywiście, skąd pamiętam, w rodzinie była tematem, który przewijał się w różnych sytuacjach. Były czasy, kiedy o tych zsyłkach mówiło się nie bardzo głośno, ale kiedy zaistniała taka możliwość i tata, który był z całą swoją rodziną wywieziony do Kazachstanu, zaczął o tym opowiadać, oczywiście wszyscy zagłębialiśmy się w ten temat i wszyscy nabieraliśmy z każdym jego słowem takiego przekonania, że to rzeczywiście była trauma, że to rzeczywiście była historia ciężkiego życia. Trzymała ich właśnie rodzina i trzymała ich wiara. Dzięki temu, że właśnie była to rodzina, jest nadal rodzina o tradycjach katolickich, która to tradycja mocno zakorzeniona pozwalała im w trudnych chwilach odwoływać się do najwyższej wartości i wręcz jako symbol takiej pomocy w powrocie tata przywiózł stamtąd obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który to obraz towarzyszył im przez całą zsyłkę, przez cały okres pobytu. Tam w Kazachstanie obraz został przez niego własnoręcznie oprawiony w taką zwykłą ocynkowaną blachę i w tej blasze ocynkowanej ten obraz do dziś funkcjonuje. Jest to relikwia, która przypomina każdemu z nas, że te trudne lata przeżywane z dala od ojczyzny były w jakimś sensie łatwiejsze dzięki tej wierze, która ich trzymała. Kiedy tata wspominał Wigilię, to nigdy nie było to bez łzy. Zawsze towarzyszyła mu łza w oku, ale też ogromna wdzięczność Bogu za to, że pozwolił całej ich rodzinie wrócić szczęśliwie do domu. Po złożeniu kwiatów delegacje przeszły wzdłuż torów kolejowych, następnie ulicami Dworcową i Mickiewicza pod pomnik Sybiraków Golgota Wschodu przy ulicy Katyńskiej. Dolina Pamięci to miejsce szczególne dla mieszkańców naszego miasta. To tutaj staramy się podczas świąt państwowych, rocznic wywózek czy Dniu Sybiraka upamiętniać osoby, które walczyły o Polskę, które zostały deportowane też z Polski. Podjęliśmy się kultywowania też takiej nowej tradycji, czyli małego marszu właśnie od miejsca, w którym znajduje się tablica. Jest to miejsce, z którego byli wywożeni mieszkańcy tego regionu na Sybir, właśnie do Doliny Pamięci. Dźwięk syren upamiętnił ofiary wydarzeń z września 1939 roku. Mijają 82 lata od agresji sowieckiej na Polskę. Od lutego 1940 roku do czerwca 1941 roku przeprowadzono 4 wywózki mieszkańców ziemi łomżyńskiej w głąb Związku Radzieckiego. Wywieziono blisko 6,5 tysiąca osób. Pan Marian Paliwoda miał 4 lata, gdy z rodziną został zesłany na daleką Syberię. Ja byłem deportowany
20 czerwca w 1941 roku. Nas wywieziono wówczas 9 osób, 6 rodzeństwa, matkę i 2 ojca, siostry. Wieziono nas aż ponad 6 tygodni. Do jedzenia dawali solone ryby, a wody bardzo niewiele. Także to wzbudzało straszliwe pragnienie do picia, a nie było co. Na wagon dawali wiaderko albo 2 wiaderka zupy, takiej lury byle jakiej. No i wiaderko wody. Szczególnie dzieci umierały w drodze z tego pragnienia, bo z braku wody. Było i tak, że kiedy przynieśli to wiaderko zupy, ludzie byli tak wygłodniali, że po prostu jeden drugiego odpychał. Kto był silniejszy, to sobie więcej nabrał i tego gęściejszego. Data 17 września stała się symbolem krzywd doznanych z rąk wschodniego sąsiada, w tym cierpień zesłańców. Po przełomie 1989 roku, tego właśnie dnia, prawdę o losach Polaków wywiezionych na wschód i więzionych w sowieckich łagrach przypominali żyjący Sybiracy oraz ich potomkowie. Zdecydowali, że 17 września obchodzony będzie Światowy Dzień Sybiraka. W 2013 roku postanowiono wpisać tę datę w katalog świąt państwowych. Wieczorem odbędzie się w Łomży 7. Podlaski Marsz Cieni.